czołem. A tutaj możecie zobaczyć rozmowę ciekawą, bo miałem z kimś PVP i w trakcie tego PVP zauważyłem, że coś jest nie tak. Do tego to był Knight, a wiedziałem, że Knight w podobnym levelu, czy nawet większym, o 100-200 leveli większy, tyle zazwyczaj ze mną nie wytrzymywali. Od razu się połapałem, że ma bota, bo tyle co ze mną ustał, a doskonale wiem, w ile takiego Knighta kładę bez bota, co wtedy nie jest w stanie się wyłuchać. No i możecie zobaczyć w rozmowie, że ten perfidny bot przyznał się do tego, że używał bota. No ja nie mogę, co za nob do potęgi. No a najlepsze to jest w tym, że walczy ze mną typ i na bocie nie daje mi rady. To już w ogóle jakaś masakra. No wstyd jak nie wiem co. Oczywiście dla tych, którzy muszą używać boty, żeby z kimś wygrywać, bo w PvP jest zerem. Mogłem nagrywać to, no ale kurde, żebym ja wiedział. To potem na screenie zobaczycie, że miał minimalnie mniejszy level, ale to nie odczuwa się aż tak. No i sami powiecie, czy to nie jest nob na śmiech. Ale żeby tak się skompromitować, powinien się wstydzić. To ja, normalny gracz, kładę takiego patałacha bez PvP. Musi się dowartościować, biorąc ze mną PvP na bocie. Nie no, brak słów. Co za wstyd. Bot zbocony, a prawdziwy gracz tibijski. Jaka jest różnica między nimi? Taka, że bot nigdy nie będzie miał tego skilla, ani PvP. I to też o nim świadczy, że to kompletne zero. Co nie posiada żadnych umiejętności w PvP. Bo taki ktoś jak ja głady rozpracuje bez bota. Wielu takich śmiałków było i tak samo kończyli. No i tylko pomyśleć, jaki to dla nich musi być wstyd. Padać od kogoś, kto samodzielnie używa klawiszy i myszki, a nie że ustawi tam na automatyczne buchanie czy automatyczne bicie. Taka osoba nie wie, co to jest PvP. I nigdy nie będzie wiedział. Bo co on myśli, że bot za niego wygra? Dobra, wygrasz z kimś w PvP. To tak jakby się nie liczyło. Bo to nie ty walczysz, tylko ten żałosny bot. Z czego mieć tu satysfakcję? Jak to zasługa bota, a nie twoja? Bij się jak prawdziwy mężczyzna, jak prawdziwy tibijczyk. Dlatego nigdy nie będziesz taki jak umiejący grać tibijczyk, co samodzielnie wszystko robi sam, czy XP, co ma już wprawę, czy też bije się z innymi. No i ma te PvP, jakby nie patrzeć, bo ma te umiejętności, a bot nigdy je będzie mieć. Mam nadzieję, że co niektórzy zrozumieją, że bot to zło. Dzisiejsza młodzież jest taka, że tylko patrzą na bota. Przecież bot wszystko zrobi za nich. No i to by była moja taka subiektywna wypowiedź. Myślę, że może przez to, co wniosłem, ktoś coś zrobi. Jakiś tam bot, chociaż wątpię, bo tybijczyków już zostało niewielu. Co jeszcze potrafią coś grać? No niestety nas jest niewielu. Co na to poradzić? Teraz to nastała era botów. Dobra, narka.